Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w drugiej części otwierania paczek One to Watch. I zobaczymy, czy trafię takiego One to Watch. Dzisiaj mamy 7950 FIFA Pointsów. No i mam nadzieję, że w którejś z paczek, że nie wszystkie będą takie, że żadne nie będą takie właśnie, jak ta, którą otworzyliśmy. No i że w którejś trafimy albo Informa, albo One to Watch, albo legendarną kartę, ewentualnie Messiego lub Ronaldo, także takie tam niewielkie wymagania mam w sumie, ale zaczynamy super ekstra dobrze ten pack opening, od dwóch non-rare paczek, naprawdę no myślę, że lepiej chyba zacząć nie można, dlatego mam nadzieję, że tym razem to zrobimy. Dobra, teraz musi być rare karta, żeby... Serio, 3 paczki bez rare karty za 7500? Za 5000 bym miał jakąś na pewno. Co? Może ja otwieram za 5000, a nie za 7,5, co? Nie no, otwieram za 7,5. Teraz musi być coś i później już same tylko najlepsze. 4 paczki bez rare karty. To jest jakiś żart, trafiamy Boruca. Ale to jest jakieś niezrozumiałe. Wow, mamy rare kartę, ale jakąś słabą. Dalej, więcej bramkarzy z Polski. No, pewnie, okej. No to teraz już same najlepsze karty. Mam nadzieję, że jakiekolwiek będą najlepsze. 7200 FIFA Pointsów przed nami. No to po tej karcie tylko lepsze. Oj, to będzie coś dobrego. Grubszy wypadł. Chcesz Carvalho? Okej, myślałem, że chociaż 84 overall to jest taki grubszy troszeczkę ten wypad. Dobra, 84 overall możemy uznać, że za warte pokazanie już, chociaż ta karta nie była wybuchowa. A tutaj, ja nie wiem, ja jak teraz z wami rozmawiam, to nic nie leci totalnie. O co tu chodzi? Halo, FIFO, proszę, uspokój się, bądź dla nas dobra. Bo inaczej może być słabo. Trafiamy Auriera i Brumę. No okej, Auriera 83 overall. Nie najgorszy statystyk jak na prawą obronę, więc spoko. Kolejna karta, która jest warta pokazania, bo naprawdę mam więcej paczek, w których nie leci rare, niż w których jest rare. I to jest trochę smutne. No ale cóż, czego ja wymagam, żebym trafił coś dobrego? Informa na przykład drugiego już, albo legendę? Nie no, legenda to nie. Za mało wydałem, tylko ledwo 2000 zł na paczki. Pff. O, Kliszego trafiamy, warty do pokazania, ale po prostu jestem załamany tym, co leci teraz. Naprawdę słabo. Kliszy chociaż najlepszy nie jest, oj sorry, Facebook. Akurat jak nic do was, znaczy nie mówiłem, to nikt do mnie nie pisał, nie było żadnego pluma. Teraz od razu plum, jak coś tylko napisałem. A dajcie spokój. A, szkoda gadać, co w tych paczkach leci, bo to jest dramat. Chociaż teraz zawodnik Szalk. Może nastasić coś, by się sprzedał. No ale dobra, trafiamy Lodiego. Po raz trzeci już trafiam tę kartę Lodiego. 2 razy na koncie paczki Hema. Raz tutaj. No i zobaczmy teraz. Nic dobrego. Środkowa obrońca z Liverpoolu, Sako, który na tym koncie swoją drogą trafiony jest chyba z 5. albo 6. raz. O, i coś grubego! Inform! Inform, lewy pomocnik! O, mega kuna! Myślałem, że jest coś lepszego i grubszego, dammit. Znaczy Inform fajnie, cieszę się, że to jest Inform, drugi Inform jaki mi wypadł, no co, no nie jest najlepszy klub, no okej, no cieszę się, że jest Inform, ale no dobra, cieszę się. Oj, coś grubego, znowu Inform! Prawe skrzydło Storino! Falkwe! 2 Informy w jednym odcinku! Co tu się dzieje? What the hell? Jeszcze Cahill! Okej! Przyjmę to! Okej! Całkiem znośnie się dzieje pod koniec. Oby tak dalej. 2 Informy w jednym pack openingu. No to już jest dobrze, ale jakby tak legendę, albo One to Watch, no to bym się nie obraził. To bym się naprawdę nie obraził na EA, bo już ta gruba, wylatująca flara, jakkolwiek to nazwać, światełko grube, już oznacza, że jest coś naprawdę dobrego w paczce, a jak nie wylatuje nic, to nic tam dobrego nie znajdziecie, niestety. No ale no cóż, 2 informy. Jeszcze jeden, może być One to Watch jakiś... Nie, jak chcę bardzo, to nic nie wyleci. Ostatnie 900 FIFA Points. Mieliśmy dwa informy, co prawda. Teraz będzie coś też 84 około. To jest 84 garaj. Widziałem po grubości tego, co tam leciało. Uuu, dwóch 84. No proszę, proszę. Dobra paczka. Zacząłem się do was odzywać i to była dobra paczka. 2 razy 84. Całkiem spoko. Dwa informy. Żadnej karty One to Watch niestety. Żadnej legendy. Żadnego powyżej 86 overall. Żadnego walkoutu też nie było. Więc no nie ma się czym podniecać, zostało nam 4 paczki do końca, no nic nie chcę wylatywać, naprawdę. Znaczy oprócz tych informów, ale informy też warte po 10 tysięcy, więc no nie, no ciężko. Jeszcze 3 paczki, dawać. Nie poleci, no nie ma opcji. O, 1500 końców, dzień dobry. Raz, odbieram, edu tutaj do sprzedania, 2. I bank. I jeszcze 2 paczki. Bank. Dawać. Bank. No nie widzicie, nic nie leci, żaden rare. Co za wstyd. Wstyd, no po prostu wam to pokazywać, naprawdę. Szkoda. No ale cóż, 2 informy. Ostatnia paczka. Liczyłem na One to Watch. Nie będzie takiej karty. Teraz 2 rare polecam na koniec, ale to są średnie karty rare. Torres i ktoś jeszcze, ale trudno, no. Nie zawsze będzie super leciało. To było na tyle. Jeżeli ci się podobały te 2 informy, zostaw łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.